Jedziemy! Przebyliście daleką drogę z Ofirą. Daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Znalazłem schemat, chyba ofirski, więc nie potrafię go odszyfrować. Pomożesz mi? Poznaję te zapiski. Gdy przybyliśmy na tę ziemię, mieliśmy problemy z tubylcami. Zostaliśmy napadnięci. Te schematy pozwalają wykonać bardzo dobry rynsztunek godny króla. To miał być prezent dla tutejszego władcy. Ale jak pomożesz mi je odzyskać, zrobię dla ciebie kopię dla waszych rzemieślników. To chyba dobry układ dla nas obu. Pomogę ci odzyskać twoje schematy. To byli zwykli bandyci, a wyglądali na prawdziwych rycerzy. I to, właśnie to, jest najbardziej przykre. Gdzie zostałeś napadnięty? Na skrzyżowaniu w pobliżu tartaku. Na północ stamtąd też jakiś duży, zrujnowany dom. Zobaczę, co da się zrobić. Teraz wolniej. No! O! Naprzód! Odpocznij. Thank you.
Naprzód! Warto się tu rozejrzeć. Hejże, witaj! Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Trop się urywa. Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. Ktoś został ranny. Mocno krwawił. To ciekawe. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem.
Thank you.
Wielki ogień! Nie gadam, tylko walka! Zaraza! Tempo!
Nigdy się nie nauczycie. Lubię kurwy i światem chodzę! Trzymaj go! Dalej, płotka, dalej! Wolnie.
Jedziemy! Dalej, Płotka, dalej! Miło znów cię widzieć! Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi, bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg, nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Witaj. Chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam, a ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę. A wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. Nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Bywaj.
Miło znów cię widzieć! Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Znów cię widzieć! Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są rącze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru?
Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Chwalmy wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Północny wschód od Nowigradu. Są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. I'm not
skończmy to. Muszę go tylko jeszcze wydobyć.
moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj.